Okej, w skrócie Polarny wrócił i zrobił mi paczkę scenariuszy. Jest ich kilkanaście, więc teraz przez kilka odcinków mogą się pojawiać właśnie scenariusze od Polarnego. No i tak, mamy tutaj scenariusz. Niby to jest zwykły 2020 rok. Mamy tutaj 1 stycznia i w ogóle. Ale jest tutaj coś zmienione. Nie wiem do końca co, bo nie dostałem spoilerów. Ale sami widzimy, że akurat mamy trochę zmian na przykład. Mamy Krym zajęty przez Rosję, znaczy to oczywiście już było dawno, ale na zwykłym, bo co tam scenariuszu tego nie ma. Mamy tutaj jeszcze Naddniestrze. Ale dobra, mamy tutaj naszą Polskę. I Polarny mówił, że właśnie zagrał Polską. Jak widzimy, tutaj mamy sojusz Grupę Wyszehradzką, więc jest wszystko dobrze. No i teraz zagrajmy sobie i zobaczymy, co tu się w sumie wydarzy. Okej, mamy tutaj event od razu, więc sobie go przeczytajmy. To było oczywiste, to było jasne i oczywiste. Nawet gdybym nie napisał, to i tak byś zagrał. Chciałbym tutaj wspomnieć, że daty od 1950 do 2020 i ich scenariusze są wykonane bardzo starannie, a z dokładnością ekonomiczną, geopolityczną i konfliktową. Aktualnie dalej pracuję nad tym scenariuszem, bo uważam go za priorytetowy w tej paczce. Sama paczka, jak już o niej mówię, jest kompatybilna ze scenariuszami od innych osób i bez problemu będziesz mógł na niej grać w inne scenariusze. Dodatkowo zmienia ona też wartości procentowe jednostek w górach, na pustyni i tym podobne itd. Na przykład jednostki w górach zamiast boosta do obrony 5% zyskują aż 35%. Miłej gierki i dzięki za prezent. Okej, to jest w sumie bardzo ciekawe. Tak na powitanie, dobra, więc zagramy tutaj sobie oczywiście. Więc z tego co rozumiem, na przykład możemy tutaj sobie stanąć właśnie w górach i będziemy tutaj mieli aż tyle bonusu obronnego, więc to jest naprawdę całkiem dobra rzecz, bo 35% to jest rzeczywiście już dosyć dużo. Ale, że mamy tutaj naszą, nasz sojusz w sumie, to udałoby tutaj się troszeczkę podbić terenów. Myślę, że tutaj Kresy Wschodnie trzeba jak najbardziej sobie odbić i może stworzymy sobie jakąś wielką, nie wiem, wielkie Węgry może. Okej, mamy tutaj też inne ogólnie sojusze, na przykład tutaj jest sojusz rosyjski, oczywiście wspólnota niepodległych państw. I to z tego co widzę, to są jedyne sojusze. Ale okej, i tak tutaj się sporo zmieniło, też oczywiście to jest pierwszy scenariusz, który w ogóle gram z tej paczki. No i dobra. W takim razie, myślę, że na samym początku, no, tak jak zawsze, trzeba sobie podbić Litwę. No bo kurde, bez podbicia Litwy, no to trochę bez sensu. Więc dobra, zróbmy sobie tutaj troszeczkę jednostek. Myślę, że gdzieś tyle starczy. I zaraz po prostu zaatakujmy. No więc dobra, może zróbmy sobie jeszcze tak trochę, okej. Pyk, niech oni atakują, dobra. I możemy sobie zaatakować, więc wlecimy sobie tutaj pyk. 2000 stało, dobra. No i proszę bardzo. W bardzo łatwy sposób sobie tutaj wszystko podbiliśmy. Pyk, kolejne tutaj prowincje. Dobra, mamy całą Litwę. No i dobra, w sumie przydałoby tutaj się ustalić w sumie co robimy, bo z jednej strony bym sobie odbił te Kresy Wschodnie, ale Białoruś jest w tym sojuszu i tutaj by było trochę problem, bo jednak ta Białoruś jest dosyć silna razem z Rosją. W takim razie myślę, że po prostu skupimy się bardziej na tym, żeby tutaj stworzyć właśnie wielkie Węgry. Albo może coś w tym stylu. No więc dobra, wysyłam tutaj sobie jednostki i zaraz pójdziemy może na atak na Rumunię. No tak na sam początek myślę, że będzie całkiem dobrze. A z samej Litwy zrobię sobie wasala. Żeby tutaj też było trochę bardziej realnie. Coś w tym stylu. Okej, więc tworzę sobie troszeczkę jednostek. Tak myślę, że z kilkadziesiąt tysięcy wystarczy, bo też Rumunia chyba nie jest aż tak silna. Chociaż sprawdźmy, no tak, jest dosyć cienka. Ogólnie co jest ciekawe, w tym właśnie tutaj scenariuszu Ukraina jest na przykład słabsza od Polski, gdzie normalnie w Age'u Ukraina zawsze była lepsza trochę od Polski. Więc tutaj właśnie widzimy, że rzeczywiście te kraje są ustawione tutaj właśnie lepiej. Ale też chcemy to widać po całej tej cywilizacjach, chociaż widzimy jest to podobnie, to jednak bardziej to wszystko się zgadza. Więc dobra, mamy już sporo jednostek. Myślę, że tyle wystarczy. Więc ustawmy się teraz na granicy z Rumunią. I teraz możemy sobie im wypowiedzieć wojnę. Chociaż czekajcie, bo z tego co widzę, okej, to jest bardzo ważna rzecz. Bo teraz właśnie Ukraina ma wojnę z Rosją. I z tego co widzę, tutaj Rosja ogólnie ma jeszcze wojnę z Pakistanem. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ teraz zamiast atakować tutaj Rumunię, zaatakujemy sobie Ukrainę na szybko. Ponieważ nie oszukujmy się, no w sumie te tereny się nam przydają. Znaczy nie będziemy sobie brać oczywiście całej Ukrainy. Ale na przykład bym chciał tutaj oddać na przykład Słowację, tutaj te dwie prowincje, albo to może nad Węgrom damy, zobaczymy. No więc trzeba to szybko też podbić. Tym bardziej tutaj Ukraina już zostaje podbijana. Więc zaraz, możemy myślę, że już tutaj wejść. Możemy tutaj zaprosić jeszcze Węgrów, żeby sobie też właśnie przyjęli kawałek. Chociaż z drugiej strony, a dobra niech będzie. Niech sobie też przejmują. I dobra, wchodzimy sobie. Proszę bardzo Ukraina, no oni się raczej tego nie spodziewali. Tym bardziej, że właśnie teraz się walczą tutaj z Rosją. Okej, dobra.
wbijamy dalej tutaj. Okej, okay. Jak widzimy, w ogóle Węgry dostały te prowincje, chyba dlatego, że tutaj mają po prostu dosyć wysoki procent. Tak, dokładnie, oni tutaj, no w sumie nie aż tak wysoki, ale mają troszeczkę. Ciekawi mnie to, że mamy tutaj 14, znaczy mamy tutaj tyle samo co moich jednostek ukraińskich. No to jest raczej błąd. Przynajmniej tak obstawiam, bo wątpię, żeby tak było naprawdę. Ale okej, okay, może czegoś nie wiem. Zobaczymy później, najwyżej po prostu mnie podbiją za chwilę. Dobra, my lecimy tymczasem dalej. Tutaj nie ma się co zatrzymywać oczywiście. Już sobie wchodzimy do Kijowa. Tutaj w ogóle widzimy, że Rosja troszeczkę nam pomogła. Znaczy pomogła, w sumie to my im pomagamy, bo oni zaczęli pierwsi tutaj atakować. Ale zmierzam do tego, że po prostu tutaj Rosja nie zrobiła aż tak dużo. I chyba więcej na tym my zyskamy niż sama Rosja. No i dalej już to oddamy w sumie, bo też żeby to jakoś nie wyglądało dziwnie. W sumie poczekajmy, okej, okay, Rosja sobie wzięła wszystko. No ja tego nie będę brał wszystkiego. Bo jak patrzymy, no to cienio wygląda. Ale myślę, że można zrobić tutaj wasala. Na przykład byśmy sobie tutaj wzięli sam Lwów z kawałkiem. Żeby na przykład, o, coś takiego. No myślę, że naprawdę to wygląda całkiem spoko. Dobra, sama Ukraina tutaj będzie wyglądała trochę dziwnie, ale z naszym wasalem, więc no, może być. Okej, okay, to tym razem zdokujemy sobie właśnie Rumunię w celu tutaj odbicia Transylwanii dla Węgrzech. Dla Węgrów? Dla Węgrów, okej, okay, nie wiem, zawsze mi się myli to wymienione tutaj odmiana Węgrów. Okej, okay, dobra, więc zrobimy sobie właśnie w ten sposób i no później pewnie polecimy sobie jeszcze na jakieś inne państwa, ale najpierw się skupimy właśnie na tym celu. Okej, okay, mam nadzieję, że tyle jednostek wystarczy na całą Rumunię, więc powiem tutaj sobie wojnę, weźmy Węgry do pomocy, bo w sumie reszta tutaj i tak nie musi brać udziału, bo raczej nam się i tak nie przydadzą. I dobra, możemy tutaj sobie wbijać, oczywiście do każdej prowincji jaką mogę, sobie wejdziemy w ten sposób, tutaj możemy sobie rozdzielić. I dobra, czy Rumunia tutaj coś ma? No troszeczkę jeszcze mają, ale zaraz pewnie i tak już nie będą mieli w ogóle. Tutaj widzimy znowu właśnie, że jak podbijamy, to właśnie Węgry dostały te prowincje. I w sumie nie wiedziałem, że to tak działa, szczerze. Znaczy, w sumie to na logikę tak właśnie powinno działać, to tak jest. Ale jakby, nie wiem, albo wcześniej nie zauważyłem, że tak to działa, albo może to jest coś, co Polarny zrobił. Nie wiem, w sumie możecie napisać w komentarzach, czy to tak naprawdę działa. Okej, okay, ale i tak tutaj się udało już podbić prawie całą Rumunię, więc zostałem tutaj w sumie tylko kawałek. Dobra, to sobie zróbmy w ten sposób i możemy tutaj sobie wjeżdżać, dobra, do stolicy. Prowincja i mamy już wszystko. I okej, okay, teraz to wszystko jakoś fajnie rozporządzić. Okej, okay, i Węgry tutaj dostały Transylwanię i zrobiłem oczywiście sobie wasala, więc mamy kolejnego wasala do tej kolekcji naszej. Boże, to trochę źle brzmi, no ale w sumie taka prawda. No więc dobra, teraz trzeba tutaj ruszyć dalej na Bałkany i podbić inne państwa. Ogólnie na przykład ja bym tutaj takie coś zrobił, żebym Węgrom ogólnie oddał Słowację, znaczy oddał, po prostu byśmy tutaj zrobili jakieś złączenie taktyczne. Tylko nie wiem, czy oprócz podbicia Słowacji po prostu razem z Węgrami jest jakiś inny w ogóle sposób na to. Chyba że oni by stworzyli Unię, ale nie wiem, poszukam, może coś w handlu będzie. Oni by są prowincje, ale raczej to tak nie będzie działało. No więc dobra, po prostu najwyżej sobie w późniejszym czasie zaatakujemy Słowację razem z Węgrami. Ale to wiecie, jakby się dało, to bardziej by było chodziło tutaj o złączenie po prostu, a nie o atak. Ale no nie da się znaczy nie da się po prostu złączyć, więc będzie trzeba zaatakować. A tym razem zaatakujemy sobie tutaj właśnie Serbię, ponieważ Serbia tutaj, co ciekawe, to też ma kilka prowincji, które możemy sobie wziąć, a dokładnie te trzy prowincje. Znaczy, no tutaj Belgrad to sobie nie trzeba brać, tylko właśnie sobie weźmiemy, ponieważ jak dobrze tutaj chcę po prostu zrobić wielkie Węgry i też żeby granice jakoś wyglądały, więc właśnie w ten sposób to zrobimy. W ogóle co ciekawe, mam całkiem dobre relacje z Rosją. Nie wiem czemu, ale tak to jest. I w ogóle tutaj Pakistan co wbija sobie, okej, okay, to jest dosyć ciekawa rzecz. No tutaj chyba Rosja zbytnio nic nie robi w tej wojnie, ale mam przynajmniej takie wrażenie. Dobra, więc wjedźmy tutaj sobie w Serbię. Mam w ogóle wojnę ze Estonią, ale tutaj chyba nic się zbytnio nie dzieje. Teraz sobie podbili Czarną Górę i Kosowo, chociaż nie wiem, czy Kosowo było od początku, ale obstawiam, że było. No, było na pewno, bo tutaj mamy 40% populacji, więc po prostu no, musiało być. Okej, okay, tak naprawdę tylko musimy te dwie prowincje zabrać. Więc jeśli Węgry tutaj nie zabiorą innych, to po prostu weźmiemy sobie właśnie te. Okej, Węgry zabrał sobie jedną prowincję. Ale dobra, i tak to wszystko idzie w ten sposób. Okej, pyk. No i mamy tutaj kolejne prowincje dla Węgrów. Okej, Węgry tego nie przyjęły. Okej, w takim razie musimy podjąć wszystko, żeby się zgodziły. No czasem i tak bywa. O, to jeszcze stracili sobie prowincję. No super wam poszło, naprawdę.
zostawić was samych przez chwilę, to tak się to właśnie wszystko kończy. Chociaż w sumie spoko, że podbijamy całych, bo będziemy mogli sobie zrobić po raz kolejny wasala. Jednak to robienie wasali jest o tyle dobre, że póki żaden się tutaj nie będzie buntował, to jest wszystko git. A z tego co widzę, to chyba raczej każdy z moich wasali tutaj się trzyma dobrze na 0%. Też w sumie dlatego, że właśnie każdemu daje podatki na 0, czy tam żołd. Ale to właśnie dlatego, że tylko byli po prostu z nami, bo szczerze nie potrzebuję zbytnio tych pieniędzy od nich. Bo i tak to nie są jakieś mega duże liczby. No więc jest git. Teraz weźmy sojusz z Serbią, znaczy sojusz po prostu weźmy to co chcemy. Okej, i w ten sposób mamy tutaj kolejne prowincje dla Węgrów i też mamy wasala. Więc jest wszystko jak najbardziej w porządku. Oczywiście żołd na 0 dajemy. No i w tej chwili można powiedzieć, że nasz tutaj cały sojusz jakby się poszerzył troszeczkę. Ale to bardziej poszerzyło o wasali, nie tylko tutaj właśnie o sojuszników. Ale dobra, Węgry są dalej dosyć małe i tutaj by się przydało teraz na przykład podbić sobie Chorwację. Więc oczywiście idziemy teraz na granicę z Chorwacją i sobie zaraz ich podbijemy. Okej, co ciekawe, to Pakistan prosi mnie w ogóle o tutaj jakby dostęp wojskowy, co jest dosyć śmieszne w tym przypadku, ponieważ no z jednej strony mogę to po prostu odrzucić, ale teraz za tutaj trochę pieniędzy zaakceptuję. Prawda, to jest dosyć mało pieniędzy, ale i tak w sumie mogę im pomóc, bo jednak nie oszukujmy się, no trochę bym chciał, żeby ta Rosja upadła, ponieważ chcę podbić Białoruś, a po prostu trzeba tak zrobić. Inaczej to nie wyjdzie, ale dobrze. Bierzmy się za Chorwację, bo ją też trzeba oczywiście podbić. Więc wbijamy sobie, proszę bardzo, Chorwację, taki sobie mały najazd robimy, ale nie przejmujcie się, oczywiście tutaj nic takiego, nic nie chcemy tutaj zrobić, tylko chcemy was tutaj przyłączyć do naszej ekipy, ale to naprawdę nie ma się czym przejmować. Więc bierzemy tutaj sobie wszystko oczywiście, jak najbardziej. Tutaj jeszcze musimy jedną prowincję sobie zgarnąć. To trzeba już wysłać tutaj desancik mały, więc wyślijmy od razu. Proszę bardzo, lecimy. No i mamy tutaj wszystko przejęte. Mamy wojnę z Danią w ogóle. Dania jest dosyć ciekawym państwem, ponieważ no tutaj w sumie nie jestem zbytnio potrzebna. Ale jak mam być szczery, taką wysepkę bym sobie przygarnął i kolejnego wasala w sumie też. No w sumie w takim razie po prostu podbijemy tą małą wysepkę. Ogólnie całych podbijemy i zrobimy sobie z nich wasala. Ponieważ nie oszukujmy się, no ta wyspa no jest bliżej Polski niż tutaj Danii. Jakby czemu ta wyspa nie jest polska? Jakby była szwedzka, okej, to by było spoko, ale że jest duńska? Nie no, to musi być polska wyspa. Pamiętam jak kiedyś byłem w podstawówce. Teraz tak właśnie patrzę na mapę i tak sobie myślę, czemu ta wyspa nie jest polska? No i więc w tym odcinku właśnie sobie podbijemy tą wyspę. Niech będzie Polska. Jezu, co ja w ogóle tutaj robię? Dobra, dajmy tutaj Węgrom kilka tych prowincji. W sumie damy tutaj bez Dubrownika. I z Dubrownika sobie zrobimy po prostu wasala, chociaż nie stać nas na to. Reparacje wojenne. No tym razem tutaj mi się upiekło. I dostaną z jedną prowincją. Ale niech będzie, już tak też może być. Jak widzimy, Węgry są coraz potężniejsze, ale dalej brakuje tej jednej specyficznej rzeczy, czyli oczywiście Słowacji. No Słowacja niestety będzie musieli tutaj podbić również, tak samo jak całą tutaj resztę, znaczy w sumie to nie, no, znaczy, kurta, nie wiem, naprawdę. Jakby dało się, nie wiem, żeby oni się złączyli we dwóch, to by było spoko. Ale też w sumie myślę, żeby na przykład z Węgier tutaj nie zrobić Austro-Węgry, podbijąc właśnie Słowację, potem Austria, Słowenię, no i w sumie będzie można potem na przykład podbić sobie Czechy. To było też całkiem spoko, ale w sumie wtedy też sobie tak stracimy trochę naszych sojuszników. Chociaż ja swoich wasali w sumie dalej mam, więc nie jest najgorzej. No co, zobaczymy to najwyżej w późniejszym czasie, a tymczasem musimy sobie podbić właśnie tutaj Danię, więc też tam lecimy. Mamy wyspę, okej, oni tutaj robią desancik, bardzo przyjemny desant, ale niestety nic wam nie da za bardzo. Proszę bardzo, to się wam nic nie udało. O kurde, 20 tysięcy sobie zrobiliście? O mój Boże. Boże, ja jeszcze małe wsparcie wyślę, zanim tam w ogóle zacznę atakować, żeby nie stracić tej jednej prowincji, bo to jednak jest stolica, więc wiecie, dosyć potężna ta prowincja. Okej, jest tutaj kolejna wojna, tutaj Włochy kontra Francja. Teraz pytanie, czy tutaj też nie wziąć udziału w tej wojnie, bo jak już chcę zrobić Austro-Węgry z Węgier, to przydałoby się to jeszcze Tyrol Południowy sobie wziąć, tylko czy to się aż tak opłaci na te dwie prowincje tutaj ryzykować? Nie wiem, zobaczymy, kto będzie wygrywał w tej wojnie, jak tutaj Włochy będą przegrywały, to coś się pomyśli, ale póki co w sumie można sobie poczekać. Okej, tymczasem podbiję sobie właśnie Danię, więc w sumie możemy sobie zrobić właśnie wasala. No i oczywiście bierzemy to jedną wyspę. To jest jednak bardzo ważne. No i dobra, oczywiście wasal, tutaj reparacje wojenne. No i wszystko jest tak najbardziej w porządku. Proszę bardzo, kolejny nasz wasal.
Nie wiem, czy to nie jest trochę za dużo tych wasali. Jakby tak wszyscy naraz się tutaj nagle uwolnili, mógłby być problem. Ale no, nie oszukujmy się, w tej wschodniej Europie mamy tutaj dosyć sporo sojuszników i wasali, więc jest całkiem dobrze. Tutaj w ogóle Szwajcaria, co tu się dzieje? W ogóle Szwajcaria tutaj wbiła. No to nieźle, Szwajcaria coś sobie atakuje. Tego się nie spodziewałem w sumie, jak mam być szczery. Ale dobra, stwórzmy w końcu Wielkie Węgry. Tak jak powinny być zawsze, czy oczywiście tutaj podbimy jeszcze Słowację. Niestety nasz sojusznik, no ale czasem i tak trzeba zrobić. Niestety. Ja bym tego nie robił, gdyby po prostu dali się tak po prostu podbić. Ale tak łatwo to nie działa niestety, więc to się nie wydarzy. No dobra, przepraszam tutaj za zdradę, ale czasem i tak trzeba. Albo wiecie co, w sumie na początku nie ma ich sojuszu, żeby nie było, że tutaj nagle mnie sojusz zaatakuje albo coś w tym stylu. No i dobra, wbijmy sobie, ogólnie tutaj się rozłożyłem tak, że po prostu ich podbiłem na dwa razy. Więc pyk, tutaj pierwsze prowincje, o kurde, oni tutaj uciekli do Węgrzech w ogóle. Co tu się dzieje? Dobra, pomogę wam Węgry, żeby nie było. Dobra, spokojnie, spokojnie, wszystko zrobione. I tutaj Węgry sobie niby wzięły tylko dwie prowincje, póki co, ale tutaj i tak oddamy im wszystko. Bo jednak oni zasługują tutaj właśnie całą Słowację. No i proszę bardzo, mam tutaj wielkie, takie trochę grube Węgry. No mi to jak najbardziej się podoba. Okej, to ciekawe, Rosja ma tutaj jeszcze wojnę z Indiami, więc jest jeszcze gorzej niż mieli wcześniej. No i w sumie, no to może się naprawdę źle skończyć. Ale dla Rosji oczywiście, nie dla nas, więc u nas jest dalej wszystko spoko. Okej, co mnie niezbyt cieszy, to z Rumunią tutaj oczywiście ma z nami słabsze relacje i do tego ma 3% chęci wolności. No to mi się nie podoba strasznie. No tutaj myślę o tym, żeby ją podbić, ale może nie będę aż tak tutaj agresywny. Ale dobra, tak na razie sobie skończymy, więc tutaj oczywiście nasza grupa wyszehradzka podbiła większość Europy. Ale no w sumie przydałoby się podbić Niemcy, więc jeśli będzie sporo łapek w górę, to może sobie kontynuujemy i zrobimy sobie podbój zachodniej Europy, co może być trudniejsze, ale zobaczymy, czy nam się uda. Więc co, widzimy się jutro na odcinku, do zobaczenia, do następnego odcinka i siema!